Witajcie, minus 12 stopni. Wózek widłowy, rak, silnik C330, zimny rozruch, zobaczymy jak odpali. Teraz grzeję świece żarowe. Troszkę przy kapca prawdopodobnie leją wtryski, ale jak się rozgrzeje, to ustaje kopcenie troszeczkę. Aku słabe. Rozrusznik ten stary typ, aku też jest wiekowe, w Lublinku stało chyba z rok czasu, rozładowany, ale jakoś ożywił się. Dobra, gaszę, bo jest bez wody. Tu pompa, pompa przymarzła, nie chciała się odblokować, bo zablokowana była, woda była spuszczona, nie wiem, gdzieś tam na dnie chyba troszkę było wody i coś tam chwyciło, ale trochę wodą tutaj z czajnika polałem gorącą, to puściło. Ale najpierw pasek popuściłem, żeby w razie czego, ale jednak puściło. Także ja tutaj jeszcze filtrów, paliwa, oleju, tylko sam olej wymieniłem, nic więcej tutaj nie ruszałem. Także nie wiem, dobrze zapalił czy źle, jak tam myślicie. Panowie, ci, którzy tam posiadają te C330, jest minus 12, było minus 13 z samego rana, teraz trochę zeszło. Nie wiem, no moim zdaniem jak na taki silnik, oczywiście na świecach żarowych było, nie? Tutaj tak mam na krótko na razie zrobione. Ja tam jeszcze nic tutaj przy nim tak nie robiłem po swojemu, aby tylko na razie pogotowiu czeka w razie śniegu, ale tutaj u nas centymetr śniegu to na razie nie szykuje się odśnieżanie. Także na razie dziękuję i pozdrawiam.